Cześć, witajcie. Powoli docieramy do końca alfabetu, pora na literę X, która powiem szczerze, że sprawiła nam trochę kłopotów, bo ciężko było znaleźć nam hasło. Jakoś może nam coś umknęło, to podpowiedzcie, ale wymyśliliśmy na X X-axis. W tej chwili to jest bardzo modne, szczególnie w tych lepszych smartfonach. Coraz częściej producenci się chwalą wibracja X-axis. O co tu chodzi? Tak naprawdę to jest taka lepsza wibracja w telefonie. Zwyczajna wibracja po prostu jest w swojej budowie banalnie, totalnie prosta. Jest tak, to po prostu jest motorek z mimośrodem. Z mimośrodowo umieszczonym ciężarkiem. Jak silniczek się kręci, to wprowadza telefon w drgania i macie wibrację. Wibracja X-Axis działa na trochę innej zasadzie, mianowicie ten ciężarek może być poruszany w różnych płaszczyznach. I dzięki temu po prostu przyjemniejsze macie te doznania haptyczne z tej wibracji. Ona już nie jest taka toporna, tylko telefon na przykład potrafi, nawet są takie modele, ostatnio nawet recenzowałem telefon, który mnie swoją wibracją zachwycił i o tym głośno powiedziałem. Są już takie telefony, które naprawdę potrafią tą wibrację genialnie pożenić z grami na przykład i ta odczucie tego feedbacku od telefonu ruchowego podąża jakby za obrazem na wyświetlaczu. To jest może pierdółka, może mało istotna sprawa, ale wierzcie mi, jeżeli telefon ma toporną wibrację, a ma bardzo dobrą, to ten feedback, który odbieramy nawet trochę poświadomie, może się okazać bardzo mocno znaczący, bo jakby przekłada się na nasz komfort korzystania z telefonu. Znaczy wiesz, tutaj moglibyśmy zahaczyć o nasz poprzedni temat, czyli o wirtualną rzeczywistość. To właśnie to, w jaki sposób dochodzą do nas bodźce, to jest dosyć istotne. I to myślę, że im bardziej będziemy szli w realizm, w taki realizm tego, co widzą nasze oczy, tym bardziej trzeba będzie, no bo będzie to musiała nadążyć. Powiedzmy sobie szczerze, że w tym momencie, jeżeli chodzi o generowanie obrazu, no to już tutaj za dużo wymyślić nie można. Jest w stanie, nawet telefon jest w stanie generować obraz w zasadzie fotorealistyczny. To już się za dużo specjalnie nie da podciągnąć. Znaczy oczywiście trochę się da, tylko czy to będą jakieś widoczne różnice? Na razie nie będzie game changera. Natomiast no, ludzie mają trochę więcej zmysłów niż jeden. No jeżeli chodzi o słuch, to też jest nieźle, czyli te efekty stereo i tego dźwięku przestrzennego już można fajnie całkiem generować. Natomiast no pozostałe, no za węch to się na przykład jeszcze w ogóle ludzie nie wzięli. I jesteśmy teraz na etapie dotyku, czyli właśnie wibracji. No, musicie pamiętać, że wibracja tak naprawdę w telefonie zaczęła mieć znaczenie w momencie wprowadzenia ekranów dotykowych, no bo umówmy się, dawniej jak komórka miała wibrację, to po to, żeby nam dać znać, jak mamy wyciszony dzwonek. Tak, dokładnie. Telefon się krzęsi i poczujemy go typowo do tego. Natomiast w smartfonie, kiedy korzystamy z ekranu dotykowego, to nie tylko liczy się to, że telefon nas powiadomi o jakimś zdarzeniu, ale to, że daje nam jakiś feedback. No i im ten feedback jest dla nas przyjemniejszy i taki bardziej naturalny, tym lepiej. No i właśnie dlatego powstały te silniczki X-Axis. No jeżeli się producent tym chwali, to myślę, że nie robi tego bez powodu. Po prostu wtedy możecie liczyć, że telefon wyposażony w taki właśnie silnik wibracyjny da Wam przyjemniejsze doznania podczas jego użytkowania. To jest tak jak z jakością wyświetlacza, tak? O jakości wyświetlacza mówią kilka twardych parametrów, typu tam jasność, rozdzielczość, tam takie pierdoły. A i tak dochodzi do tego, że weźmiemy dwa wyświetlacze, które mają identyczne twarde parametry, a jeden rysuje ładniej, a drugi brzydziej. No to w wypadku tych wibratorów, no to już w ogóle jesteśmy, że tak powiem, w czarnej dolinie, bo nie dość, że ich jakość będzie się dosyć mocno różniła, jak sam zauważyłeś, że jeden ci zachwycił, no a drugi niekoniecznie, to tu w ogóle czekamy, aż się pojawią jakieś sensowne parametry, które to opisują. Które mierzalne, bo tak naprawdę, no, jeżeli jakiś recenzent wam nie powie, czy telefon ma fajną wibrację, czy nie, to sprawdzić to możecie tylko w jeden sposób, no, idąc gdzieś do sklepu i biorąc telefon do ręki, bo okej, ja wam opiszę, ten ma dobrą wibrację, co złą, ale czy jest dobra dla was? Czy wy akurat lubicie takie doznania, czy może wolicie na przykład mniej intensywne? No ja tego nie wiem, tak? No ale wiesz co, nie, no nawet, bo musicie to sami wypróbować, bo to jest wasza dłoń. W wypadku wyświetlaczy możemy zrobić sobie taką wstępną preselekcję, oglądając parametry, tak? Dokładnie. Interesują mnie tylko wyświetlacze, które są, nie wiem, 4K. No to patrzę, dobra. Otóż to. Nie interesują mnie niższe, więc ich nie muszę oglądać, no nie? Natomiast tutaj nawet... No, ciężko, mamy X-Axis albo nie mamy. No i właśnie dlatego o tym powiedzieliśmy, bo pierdółka może właśnie też wam zrobić pewną preselekcję, pozwoli na początku na tym wstępnym wyborze telefonu, na przykład pójdziecie do sklepu macać 3 modele, a nie 30.
Też możliwe, ale myślę, że tak, o ile faktycznie już mamy wzrok i słuch mamy w miarę ogarnięty, jeżeli chodzi o te bodźce, to teraz pora na dotyk. Pora i ja myślę, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo. A nie, sądzę, no absolutnie. To jest tak drobna rzecz, którą, wiecie, ciężko pożenić marketingowo, bo na przykład, no nie, megapiksele w aparacie bardzo łatwo zakomunikować, o tyle właśnie działanie wibracji trudniej. Ale wiecie, no może między innymi... Ciekaw jestem, co specy od reklamy z tym zrobią. Między innymi właśnie też dlatego robimy ten filmik na ten temat, bo chcieliśmy zwrócić uwagę waszą na ten jakże czasem pomijany i ulotny szczegół. I cóż, widzimy się przy kolejnej już literce. Prawie ostatniej. Do zobaczenia. Cześć.